Zaklęty zamek. Przed wiekami w budowie znajdował się wspaniały zamek. Jego wyniosłe wieże sięgały nieba, potężne mury zdolne zaś były ochronić mieszkańców przed atakiem każdego wroga. Budowla miała tylko jeden słaby punkt. Nie była odporna na czary. Tymczasem pewien mag, o którym mówiono, że był najpotężniejszym człowiekiem na Pomorzu, upatrzył sobie córkę tamtejszego księcia na przyszłą żonę. Dziewczę nie chciało nawet słyszeć o małżeństwie z czarownikiem, choć ten obiecywał jej skarby całego świata i spełnienie wszelkich zachcianek. Ojciec księżniczki nie zamierzał zaś robić nic wbrew woli swej córki. Rozwścieczyło to maga, który rzucił przekleństwo na twierdzę i jej mieszkańców. Zamek zapadł się pod ziemię, a w miejscu, gdzie się znajdował, pozostało wzgórze, które szybko porosło gęstą roślinnością. Jedynie na samym środku pozostał duży otwór, prowadzący podobno do dawnych podziemi. Dziura w ziemi fascynowała wielu mieszkańców. Niejeden zaglądał tam z ciekawością. – Wiesz, że między naszym zamkiem a tym w Motarzynie było podobno podziemne przejście? – zapytał kiedyś syn miejscowego nauczyciela swojego kolegę. – Ale tam rezydował ten rycerz rozbójnik – odparł zdziwiony chłopak. – No właśnie, prawdopodobnie część skarbów kazał przenieść właśnie tutaj, do budowa. Przecież skarby pochowano razem z nim. – Nie żartuj, myślisz, że wszystko, co przez lata zrabował, zmieściłoby się do jednej trumny? Musiał mieć dodatkowy skarbiec. Słyszałem kiedyś, że był w układzie z tutejszym księciem. Trzeba byłoby zejść tam na dół i zobaczyć, czy czego nie ma, dodał, zaglądając do wnętrza dziury. Przestań. Moja babka mawia, że kto tam zejdzie, zostanie zaklęty przez podziemne duchy i nigdy już nie wydostanie się na powierzchnię. Podobno kilku już próbowało. Tak, wiem, słyszałem te historyjki, przerwał zniecierpliwiony. Chciałbym sam sprawdzić, ile w tym prawdy. Pójdziesz ze mną? Chłopak zawahał się. Nie chciał uchodzić za tchórza, ale sama myśl o konieczności zejścia do podziemi budziła w nim grozę i wywoływała gęsią skórkę na całym ciele. Wyzywający uśmiech kolegi jednak zadziałał mobilizująco. Uniósł więc hardo głowę i rzucił. A jak myślisz? No więc wszystko ustalone. Jutro schodzimy. Nazajutrz, zaopatrzeni w liny i latarnie, wybrali się na wzgórze. Z początku wszystko szło zgodnie z planem. Spuścili się na linach przez otwór w ziemi i unieśli latarnie. Sklepione ściany i ubita posadzka świadczyły niezbicie, że nie była to zwykła grota, ale dzieło rąk ludzkich, z całą pewnością tunel, niknący w mroku. Chodźmy dalej. Przyświecając sobie latarniami, ruszyli przed siebie. Wokół panowała całkowita cisza, przerywana tylko odgłosem ich kroków. Nagle w ciemności zapłonęła para oczu, a do ich uszu dobiegł jakiś złowrogi pomruk. Dziwne odgłosy zaczęły się mnożyć, jakby zaczęły ich otaczać dziwne stwory. Chłopcy spojrzeli po sobie przerażeni. Gwałtowny podmuch wiatru zgasił ich latarnie. Nie zamierzali bardziej ryzykować. Niemal jednocześnie rzucili się do ucieczki. Na oślep dobiegli do dziury w ziemi, przez którą przedostali się do podziemi i szybko wspięli się po linach do góry. Odetchnęli dopiero na powierzchni, gdy usiedli na trawie i zaczerpnęli powietrza. Jakiś czas później do dziury wpadł pies i chociaż jego właściciel podjął wszelkie próby jego odnalezienia, po zwierzęciu nie pozostał nawet ślad. Od tych wydarzeń minęło już ponad 100 lat, otwór na górze został częściowo zasypany i zarósł bujnymi krzewami, lecz opowieści o zaczarowanym zamku i jego skarbach nie zostały zapomniane. Pozostała także zaklęta księżniczka, która nie chciała zostać żoną czarownika. Wciąż błąka się w okolicy, czekając wyzwolenia. Może ją ocalić tylko nieżonaty mężczyzna, który nie zna trwogi w sercu. Taką szansę miał kiedyś pewien młodzian, mieszkaniec Budowa, który jednego dnia zatrzymał się na szczycie wzgórza. Nagle zza drzew wyłoniła się przepiękna dziewczyna.
Jej długie, złociste włosy spływały aż do ziemi, a suknia mieniła się od naszytych nań klejnotów. Szybko pojął, że ma przed sobą zaczarowaną księżniczkę. Zdjął z głowy kapelusz i skłonił się nisko. – Witam cię, pani. – To ja cię witam, miły chłopcze. Dziewczę uśmiechnęło się blado. – Może zechcesz mi pomóc? – Pomóc? – powtórzył i niemal odruchowo rozejrzał się dookoła, czy aby nie czają się gdzieś w cieniu złe duchy, które podług różnych opowieści strzegą zaklętej księżniczki. Ta zauważyła to spojrzenie i westchnęła żałośnie. W jej oczach podobnych do chabrów zalśniły łzy. Doskonale wiedziała, że oto kolejny młodzian lęka się podjąć wyzwanie. Widać miała cierpieć przez wieczność. Młodzieńcowi jednak zrobiło się żal pięknej panny. Stojąc wciąż przed nią z kapeluszem w ręku, dodał nieco niepewnie. – A co miałbym zrobić? – Gdybyś tylko zechciał przenieść mnie po trzykroć wokół kościoła. Nie wolno ci tylko odezwać się do mnie, ani obejrzeć za siebie. Nic więcej nie trzeba, by ocalić moją duszę. – Podejmiesz się tego? – zapytała niemal błagalnie. – Tak. Zdejmę z ciebie klątwę. Uśmiechnęła się do niego tak czule, że serce zabiło mu silniej i ze wszystkich sił postanowił ocalić przepiękną księżniczkę. Podeszła i objęła ramionami jego szyję. Wziął ją na ręce. Zaskoczony, spostrzegł, że jest lekka niczym piórko. Już chciał dodać, że nie będzie to trudne zadanie, lecz przypomniał sobie o ostrzeżeniu. Bez słowa ruszył więc ścieżką w dół, w stronę kościoła. Pierwsze dwa okrążenia minęły bez żadnych dziwnych zdarzeń. Młodzieniec odetchnął zadowolony i ruszył po raz trzeci wokół kościoła. Gdzieś za sobą usłyszał szelest i jakby odgłos kroków, ale szedł dalej, nie zważając na nic. Był już blisko ukończenia zadania, gdy nagle tak nieszczęśliwie zahaczył o gałąź, że spadł mu z głowy kapelusz. Nieostrożnie odwrócił się za siebie i w tym momencie księżniczka rozpłakała się żałośnie. Zanim znalazł jakiekolwiek słowa na usprawiedliwienie, zniknęła. Od tego czasu bardzo rzadko ukazywała się ludziom, tak jakby straciła wiarę w wybawienie. Mimo to do dziś czeka na zdjęcie klątwy.